Zawsze bałem się końca świata, miałem mega paranoję na punkcie końca świata, bo mój ojciec na dobranoc czytał mi Apokalipsę świętego Jana. Są świetne treści dla pięciolatka. Z ustęp o jeziorze lawy, w którym grzesznicy będą się smażyć przez 1000 lat. Mój ojciec jak wychodził z sypialni nie mówił do mnie słodkich snów, tylko powodzenia. Ja wychowałem się w katolickiej rodzinie, chodziłem dużo do kościoła. Nie lubiłem chodzić do kościoła za bardzo, bardzo nie lubiłem chodzić do spowiedzi. Ci z was, co nie kojarzą, co to jest spowiedź? Spowiedź to jest ten drewniany budynek. I musisz tam pójść i powiedzieć, czy woliłeś konia, czy nie. Bo koleś w sukience chce wiedzieć. Tak było u mnie, bo u mnie tak w Skierniewicach, że tam ksiądz się pyta, synu, że dokonałeś samogwałtu? Tak, ojcze. No i elegancko! Jest bardzo nieuczciwe, że księża nazywają to samogwałt. To nie jest tak, że to się wydarzyło bez mojej zgody. To nie jest tak, że sam się o to prosiłem, bo chodziłem w zbyt krótkich spodenkach po domu. Szwędałem się późną nocą po sypialni. Zobaczyłem się w lustrze i doszło do samogwałtu. Więc teraz nie chodzę już do kościoła. Inaczej, jak jest ślub albo pogrzeb, to idę do kościoła. I co ciekawe, spowiedź jest wtedy czynna. Ja truluję tych typów na maksa. Wtedy podchodzę i mówię, ojcze, sprzedawałem... Składałem szatanowi w ofierze skittlesy. I oni... Nie wiedzą, jaka pokuta jest za składanie szatanowi w ofierze skittlesów. Jak pytają o samogwałt, to ja mówię cały czas. Również w tej sekundzie. Ja pamiętam, miałem 14 lat i na kazaniu ksiądz grzmiał z mównicy i mówił: narkotyki to pokarm piekieł. I miałem taki: wow, w piekle są narkotyki. Wskaż mi drogę, panie. Jest jedna tradycja, która mnie denerwuje trochę. To nie jest tradycja kościelna, ale jest w jakiś sposób związana z kościołem, że jak jest ślub i ojciec odprowadza pannę młodą do ślubnego kobierca i przekazuje ją panu młodemu. Moim zdaniem to jest beznadziejne, bo to uprzedmiotawia bardzo kobiety. Przekazujesz typiarę od jednego mężczyzny do drugiego. Jeśli się z tym nie zgadzacie, to w takim razie podczas rozwodu powinna być odwrotna sytuacja. Że były pan młody odprowadza typiarę przez salę sądową i oddaje ojcu.